Witajcie, kochani, witajcie! Moje drogie Panny, Słońce, Ascendent i Księżyc. Co dla Was, bo już Wasze urodziny tylko, tylko. Co dla Was na rok 2024, 2025, czyli do kolejnych urodzin? Ja już się chowam, bo ja tu jestem najmniej istotna. Ja myślę, że najważniejsze jest to, co tu widzicie? Zdrowe jedzonko, warzywa, owoce. No i panna, to zdrowie. Praca, zdrowie, jak spędzacie dzień, rutyna dnia, pomaganie innym, czworonogi. A więc mam nadzieję, że odżywiacie się zdrowo, mam nadzieję, że podchodzicie holistycznie do życia. Jesteście znakiem ziemskim, praktycznymi. Poszukujący wiadomości i zrozumienia, dlatego Wasze główne słowa to ja analizuję. Wasza planeta, która zarządza panną, to Merkury, a Wasz 180 stopni znak naprzeciwko to ryby. Wy zwracacie uwagę na malutki druczek, na bycie praktycznymi, wręcz czasami perfekcyjnymi. Natomiast ryby to marzyciele, tu wyobraźnia, wielki obraz i ja wierzę. Wy przypominam, ja analizuję. Jeśli chodzi o ciało, system nerwowy i jelita, uważajcie na to, bo to jest wasza pięta Hillesowa. Nie Właściwy, jeśli nie powiedzieć, wręcz szkodliwy, wprost to stres i wszelkiego typu napięcia, które mogą nawet prowadzić do no, jakichś tam wrzodów żołądka, na przykład. Więc jak najwięcej spokoju, opanowania, cierpliwości. Także, kochani, uważajcie, bo potraficie wywołać złość winnych. Dlaczego? Dlatego, że może czasami lubicie się wtrącać, wiecie lepiej, krytyczny języczek, czy takie nieemocjonalne podejście do rzeczy. No i niektórym może się to bardzo nie spodobać. No i jeśli chodzi o coś więcej, no, wy wątpicie wiele rzeczy, dlatego dużo analizujecie. By jeżeli szczególnie macie księżyc w panie, Pytacie o wszystko, wątpicie we wszystko, poszukujecie prawdy. Możecie też mieć tendencję do zamartwiania się, za dużo tego główkowania, ale i dużo lekcji się uczycie. Okay? Niektórzy o Was myślą zimni, ale za to są dbający, można na Was polegać. Ech, także potrzebujecie być potrzebnymi dla innych, szczególnie właśnie, kiedy macie księżyc w pannie. Poszukujecie ludzi, którzy są waszą przeciwstawnością, przeciwnością, a więc ludzie, którzy są emocjonalni, mówią to, co myślą. Nawet może czasami nielogicznie, ale boom, wiecie, że powiedzą, co im tam siedzi na sercu. Podświadomie panny boją się złości czy pokazania swoich niedoskonałości i czasami żyją w iluzji, że ich życie jest takie spokojne, takie ułożone i pod kontrolą, ale niekoniecznie tak jest. Dużo pracoholików i właśnie z tą niemożnością pe pełnego relaksu właśnie jest z księżycem w pannie. Okej, okay, kochani. Um. Przyjrzyjmy się w takim razie, co mówią wiadomości z kart anielskich, i po raz pierwszy pokażę tutaj także karty anielskie, karty, przepraszam, numerów anielskich. Dla Was wyszło 99, prawda, i 111 manifestacja mogą być do góry nogami albo tak jak widzicie to są nowe karty zakupione dzisiaj i wy jesteście pierwszymi którzy otrzymują tutaj znaki stąd więc 99 nie do góry nogami tylko tak jak widać oznacza że w tym roku jeśli ktoś z was jeszcze nie znalazł w swojej prawdziwej drogi w życiu Będziecie szukać i znajdziecie. Jeżeli podejdziecie konkretnie, zechcecie to manifestować, bo już widzicie obok, jeden, 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 początek, lider, liderka, manifestowanie swojego przeznaczenia. Także ważne tutaj będzie związane z tym połączenie ze swoim wyższą świadomością, słuchanie swojej intuicji, bo panna lubi analizować. Intuicję ma świetną, ale zamiast posłuchać tej intuicji, będzie analizować i będzie analizować i będzie myśleć, rozumiecie o co chodzi. To jest dla Was rok wzrostu, rozwoju i transformacji. Będziecie widzieli, że przez ten rok koło się zamyka. Wreszcie kończy się rozdział powieści. Afirmacja na ten czas może być. Yy, nikomu nie jestem winna, czy winien wytłumaczenia, co jest najlepsze dla mnie. Wow! Bardzo konkretnie, kochani, bardzo konkretnie. Natomiast 111, bo to chciało wyjść razem. Niesamowita energia manifestowania. Ty już masz w sobie to, co potrzebne Ci do spełnienia przeznaczenia. I to jest tylko takie delikatne no, przypomnienie, że nie jesteś sam sama na swojej drodze życiowej. Wszechświat opiekuje się Tobą, wie, co jest Twoim przeznaczeniem i będzie próbował Ci podpowiadać. Czy posłuchasz? Także wszechświat wie, jakie so, jaka jest Twoja moc. I wręcz zachęca cię, idź do przodu, rób co kochasz, kieruj się pasją, uczyń swoje pragnienia, marzenia i cele priorytetem. Natomiast uwolnij się od wszystkich tych kłamstw i zwątpienia w siebie, że nie, nie mogę, nie potrafię. Nie, no. Inni myślą, że no, no, zapomnij o tym. A więc bądź szczera, szczery ze sobą, yy, idź do przodu, ufając, że masz pomoc boską. Definitywnie to, czego pragniesz, do akcji, bo jeden jeden to akcja, manifestowanie, to jest bycia liderem, a nie owcą. Wszystko. Czego potrzebujesz, jest pod Twoimi palcami, w Twoim zasięgu. Afirmacja: jestem magnetem na wszystkie moje pragnienia. Więc, o czym pragniesz, to możesz manifestować. No już, kochani, nie można lepiej. Naprawdę, gratuluję. Świetnie. Następnie zapytałam o te tradycyjne wiadomości. No i jak widzicie, co jest ciekawe, tak po kolei rodzina bardzo ważna. Rodzina, miłość i błogosławieństwa. I patrzcie, macie The Hierophant, trzecie, gdzie macie anioł Błogosławieństw. A więc macie rodzinę, związek, dzieciaczki, czworonogi, co właśnie to też pod znak Panny. I akcja, trzy pentakle, ruszamy do akcji. Mamy błogosławieństwa. Niektórzy Będziecie się jeszcze czegoś uczyć, wiedzy duchowej, spirytualistycznej. Zapraszam, bo moje usługi i webinary są po to właśnie, żeby przebudzić się i zdobyć jak najwięcej wiedzy, szczególnie właśnie na swój temat i na temat wiedzy duchowej. Dla innych będziecie uczyć, bo tę wiedzę macie. I jeszcze dla innych pobierzecie się. Będziecie się żenić, wychodzić za mąż, zakładać rodzinę. Rodzina będzie dla Was, patrzę, ważna. I co jest istotne, to zachować spokój umysłu. Jedynka, znowu, jedynka, widzicie początek, a więc wyciszyć umysł. Ponieważ szczególnie w Waszym przypadku, moje kochane panny, Wy analizujecie, Wymyślicie, Wy analizujecie, Wy doszukujecie się więcej informacji, nie wątpicie w to, wątpicie we wszystko. Jak powiedziałam we wstępie, wyciszyć. The monkey mind. To kręcenie się, skakanie i tak dalej, i tak dalej. A w umyśle oczywiście. A może tak, a może inaczej, można tak. wyciszyć na łono natury, medytować, joga, spacerek i myśleć o czymś przyjemnym. Myśleć o tym, co jest waszą pasją. Co kochaliście robić, kiedy byliście małymi dziećmi? Co uwielbialiście robić, czy uwielbialibyście, gdyby nie chodziło o żadne pieniądze, nie chodziło o utrzymanie się, oczywiście, że to jest ważne, ale pasja to jest coś, co rano budzisz i od razu chcesz to robić, i kładziesz się spać i ciągle myślisz, że byś to robiła, robił. To jest prawdziwa pasja, więc tu chodzi o właśnie to. Więc wyciszyć umysł, słuchać tego, co podpowiada serce i dusza. Koniecznie. I co macie pod spodem? Księżyc. Główna arkana, tak jak i The Hierophant, ten, uwaga, będzie The High Priestess, czyli kapłan i kapłanka. No niektórzy, kochani, albo jesteście, albo spotkacie swoją Twin Flame. Bratnią duszę, ale to jest naprawdę to, co jest przeznaczone, no, a więc i na drodze rozkraczone. Przyjdzie taki moment, że kogoś takiego poznacie. Kiedy to się stanie, poproszę o wpisanie w komentarzu, bo ja będę się ogromnie cieszyć. I macie aż dwie pełnie księżyca, zauważyliście. I księżyc, i potem kapłanka, a więc słuchanie własnej intuicji, snów, znaków, wizji, przeczuć. Ja wiem, jest takie webinarium karty i wiedza duchowa. Niektórzy z Was powinni to definitywnie zakupić, szczególnie ci, którzy nie wiedzą, co powinni dalej robić, czym się powinni zająć? To właśnie dla tych osób jest ta, to webinarium. A więc definitywnie niektórzy potrzebują czytanie, jakie, które rezonuje z waszą duszą. Okay? Na poziomie duszy, serca i zdobywania wiedzy spirytualistycznej. Ponieważ jeszcze nie wszystko wiecie, kiedy zaczynacie, szczególnie swoje urodziny w tym roku. No, minie trochę czasu, zanim wycieszycie się, wycieszycie swój umysł i zaczniecie słuchać swojej intuicji. Zaczniecie zwracać uwagę na swoje zny, sny, przepraszam. I jakieś pomysły, idee, zapisywać, starać się to rozszyfrować. To będzie dla Was drogowskaz, w którą stronę iść, i intuicja Was nie zawiedzie. Ten page pentakli to jest, możecie wpaść na jakiś wspaniały pomysł, ale to przyjdzie właśnie we snach, w znakach, w symbolach, w wiedzy duchowej, w czytaniach. Nagle będziecie wiedzieć, jak zarobić więcej pieniędzy. Jak mieć więcej obfitości finansowej w życiu, mieć zadowolenia. Wow, okej! Okay. Co dodatkowo wy widzicie? Bo to jest ogromnie ważne także, co wy tu postrzegacie dla siebie. Czy pieniądze dla Was są najistotniejsze? Czy współpraca z innymi? Czy zgodna rodzina? To wszystko tutaj się kreuje, widzę, jako poważny temat dla Was. Na to będziecie zwracać uwagę. I teraz uwaga: przy tym czytaniu pewno nasunęło się jakieś pytanie, czy ruszyć do jakiejś akcji, czy coś zacząć robić już. Więc jeśli macie już takie pytanie odnośnie czegoś, to daję Wam odpowiedź: Archanioła Michała. Nie, to jeszcze nie jest czas właściwy, boski, żeby podjąć akcję. Proszę, bądź cierpliwy, cierpliwa, bo właściwy moment nadchodzi, ale to je, nie jest jeszcze teraz. Ja czuję, że to właśnie chodzi o to wszystko, co tutaj było. O to wszystko, co tutaj było. Znanie swojej własnej prawdy, przyznanie się do prawdy, co jest Twoją prawdą, a nie kogoś innego. I manifestowanie na podstawie swojej prawdy. Nie o tak ja się podporządkuję, będę owieczką. A, to, to nie ta droga, kochani, to nie ta droga. A więc wiedza spiritualistyczna. Słuchanie intuicji, zapisywanie snów, interpretowanie snów, znaków, symboli. Wiedza duchowa na ten rok, kochani, definitywnie. A jeżeli jeszcze dla kogoś z Was to jest rok osobisty numer 7, czy ten przyszły rok będzie 7, tym bardziej głęboko wejść wewnątrz siebie samych. Po swoją wewnętrzną prawdę. Kochani, buziaczki, uściski, wszystkiego najlepszego. Cojan base